Słuchajcie, jak wiecie, mamy serię Kościół dla miasta. Kościół, czyli świątynia. Wczoraj mieliśmy Noc Świątyń, niesamowite wydarzenie. Mieliśmy tutaj około 40 osób przewinęło się przez ten budynek, co jest niesamowite, dlatego że ja wierzę, że każda osoba, która tutaj była, choćby na chwilkę, wzięła coś niesamowitego, dlatego że nas Bóg jest niesamowity, dlatego że my czcimy niesamowitego Boga i w Jego imieniu i dla Niego zgromadzamy się tutaj. To jest Kościół i to jest niesamowite, dlatego dzisiaj świątynia jest znów aktywna, dlatego że świątynią jesteśmy my, jestem ja, ty, każdy z nas, dlatego że to jest świątynia. To jest coś, co Chrystus nazwał nowotestamentową świątynią. Nie mury, nie budynki. Okej, budynki mogą być piękne, budynki mogą pomagać, aby się zainspirować, ale to my jesteśmy świątynią i o tym jest ta seria. I o tym jest ta seria. Dlaczego jesteśmy, kim jesteśmy i po co jesteśmy. Słuchajcie, jak dzisiaj chciałbym zacząć kazanie, które zatytułowałem bardzo kolokwialnie W kupie siła. Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda, bo kiedy jesteśmy sami, to jest trudniej niż jak jesteśmy z kimś. Wiecie, jak jest, tak zwana, to niektórzy to nazywają psychologią tłumu. Jest psychologia tłumu, jak ktoś zaczyna coś robić, jest jakiś lider, to wszyscy zaczynają to powtarzać. No to nie jest tylko psychologia tłumu. My, jako ludzie, jesteśmy, mówiąc znowu kolokwialnie, zwierzętami stadnymi. Chcąc, nie chcąc, żyjemy w świecie, w którym potrzebujemy relacji. I słuchajcie, chciałbym, abyśmy zaczęli od pięknego głosu, który usłyszymy. Chciałbym, żeby pierwsza ścieżka dźwiękowa poszła. Tutaj chłopaki mam przygotowane. Słuchajcie, muzykę, zamknijcie oczy. Antenica malabarska. Ta ryba wykształciła specyficzny sposób na zdobywanie pożywienia. Doskonale zamaskowana, kusi ofiary wabikiem. Można powiedzieć, że jest podwodnym wędkarzem. Nastąpił atak. Atak antenicy jest tak szybki, że widać go dopiero w zwolnionym tempie. Słyszeliście tą muzyczkę i ta dramaturgia, ale ten spokojny, stoicki głos pani Krystyny Czubówny. Słuchajcie, pamiętam czasy, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. Czasami, gdy nie chodziłem, to zdarzało mi się wagarować. Jest to nagrane, przyznaję się, to są grzechy mojej młodości, ale wtedy trzeba było sobie zorganizować jakoś czas i jak pogoda była kiepska, no to wracało się do domu i włączało się telewizor. I co leciało, kiedy jeszcze się nie miało kablówki? Kiedy się nie miało kablówki, był program pierwszy, był program drugi, była telewizja trzecia, program z Częstochowy, bo wtedy mieszkamy w Częstochowie, był Polsat i TVN, na którym równie nic nie było. Kiedy włączaliśmy jedynkę, to zwykle był tak zwany agrobiznes. I słowo kwintal zmieniło moje życie. To jest słowo, które do dziś nie wiem, co znaczy, ale padało co chwilę w każdym programie typu agrobiznes. Na dwójce najczęściej były zwierzęta świata, gdzie lektorem była ta oto wspaniała pani Krystyna Czubówna. I wiecie, zawsze mi to rozwalało, że okej, okay, kiedy pokazywana jest piękna, na przykład rybki sobie pływają, ten głos pasuje, ale kiedy jest akcja, kiedy załóżmy, jest lewak afrykański, potocznie otyczany królem zwierząt, udaje się na polowanie. Minęło 10 godzin od ostatniego posiłku, a w okolicy pojawiło się stado bawołów. Lew wybiera osobnika, który odłączył się od stada. Tym samym bawuł przypieczętował swój los. Słuchajcie, gdzie jest akcja w tym głosie? Nie ma w tym akcji, a mimo to jest coś magicznego. No ale zwykle wyglądało to tak, że jak już potem była kablówka i nadal zdarzało mi się chodzić na wagary, to robiło się coś takiego, że siadało się przed telewizorem, było więcej programów, to można było naciskać. Następny. Więc tak, zwierzęta świata, lew afrykański. Następny. Kolarstwo. Nuda. Tutaj mamy pewnego niesamowitego człowieka, on jest pastorem młodzieżowym i jeżeli nie wiecie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście jakiegokolwiek z jego kazań, to tam zwykle pada kolarstwo, dlatego, że on jest pasjonatem Boga, ale też kolarstwa. To jest sport, który kiedyś uprawiał, więc jest to zrozumiałe. Dla mnie kolarstwo, okej, jadą na rowerze, jest tak samo spokojny lektor, może nie aż tak niskim takim powietrznym głosem nie mówi, ale możemy tam oglądać, że jedzie peleton, jedni się chowają za drugimi, po to, żeby oszczędzać siłę na tak zwany finisz. Dobrze powiedziałem? Mniej więcej. Słuchajcie, Filip niedługo będzie miał kazanie, dopowie całą resztę. Dobra, przełączamy dalej, mamy jakieś programy muzyczne, ale tam czasami śmira leci, a potem włączamy Discovery Channel.
Słuchajcie, to było odkrycie. To jest zupełnie inny poziom programów, nawet przyrodniczych, niż to, co możemy zobaczyć na przykład w świecie zwierząt. Bo owszem, szanuję panią Krystynę Czubównę, te programy są wartościowe, niesamowite, ale teraz proszę o kolejny filmik, dlatego że na Discovery Channel mamy takie rzeczy. Nadal jest kiepski tydzień dla fok. Jeżeli znacie tego wokalistę, on się nazywa Seal. Seal po angielsku to między innymi foka. Słuchajcie, więc nie wiem, co to jest takiego w tych programach, ale jak przełączałem te programy, jest Discovery Channel i nagle widzę coś takiego, to jednak zostaję tutaj. Nieważne, że jest o rekinach. Rekiny to nie jest moja pasja w życiu, ale słuchajcie, ten program, gdzieś tu dzieje się coś takiego, że oni wskakują do tej wody, te rekiny ich opływają, ale to nie jest takim głosem stado rekinów zbliża się do nas. Tylko oni tam wszyscy krzyczą. To brzmi mniej więcej tak, bo dali widać zwabionego przez nas żerłacza białego. Co za niesamowita bestia, już za chwilę wrzucimy do wody stado fok, a kawałek dalej pojedynczą fokę. Płynie, wyczuł, ofiarę. Tego się spodziewaliśmy, zupełnie tak jak się spodziewaliśmy. Rekin zaatakował pojedynczą fokę. I chyba już wiecie, co wam chcę sprzedać, że w stadzie jest raźniej i zostaliśmy powołani dla stada. Dlatego, że dzisiejszą serię, w zasadzie tę serię zaczęliśmy trochę wcześniej, ale dzisiaj chciałbym mówić o tym, kim jesteśmy jako Kościół i po co jesteśmy jako Kościół. Dlatego, że jako ludzie stworzeni przez Boga zostaliśmy stworzeni do wspólnoty i do społeczności. I na tym kazaniu chciałbym, żebyśmy to po prostu wspólnie odkryli w Słowie Bożym. Ale zanim to nastąpi, otwórzmy 1 Piotra, 2 rozdział, wersety 1-10. To jest taki fragment, który definiuje Kościół. Przepraszam. Odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką odmowę. Jako nowe narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, poprzez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo głosi, tutaj jest cytowany fragment proroka Izajasza, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem, wierzących, jest on cenny. Natomiast dla niewierzących kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wybrał, wyrwał z ciemności i wyprowadził w swoje zachwycające światło. Słuchajcie, to jest fragment do nas. Biblia nazywa nas królewskim kapłaństwem. Zostawmy na chwilę ten werset, do niego wrócimy. To jest tak, początek historii, to co, okej, mieliśmy część śmieszną, ale ten fragment, ja do niego wrócę, dlatego że on ustanawia pewien kontekst. Ale on ustanawia kontekst, do którego za chwilę dojdziemy. Bo wróćmy do pierwszej księgi Mojżeszowej. Dlatego że nasz kontekst jest taki, że stworzył nas Bóg. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Słuchajcie, i to co, jeżeli czytacie książki, albo oglądacie seriale, albo oglądacie filmy, albo cokolwiek, jeżeli gdziekolwiek jest jakaś opowieść, to zwykle pierwsze wersy, które możecie przeczytać, pierwsze sytuacje, które widzicie, one osadzają całą opowieść w jakimś kontekście. One nadają sens temu, co się nabudowuje dalej. I to, co jest piękne dla mnie w tym pierwszym wersecie, to to, że to nadaje kontekst nam. My jesteśmy stworzeni przez Boga, a nasz Bóg jest twórcą. I to jest coś, co wierzymy i co głosimy w tym Kościele, że nie jesteśmy wynikiem przypadku, nie jesteśmy wynikiem ewolucji, jakiegoś
jakiegoś nieprawdopodobnego, tego słowa szukałem, zderzenia losów, zderzenia atomów. Jesteśmy intencjonalnym zamiarem naszego Boga i dlatego jesteśmy tutaj na ziemi. I to jest nasz kontekst. I od tego chciałem też zacząć, bo dlatego, że to nadaje ramy nam. I zostaliśmy stworzeni przez Boga. I wiecie, kiedy czytamy dalej pierwszą księgę Mojżesza, zwaną inaczej Księgą Rodzaju, to czytamy o tym, jak Bóg stworzył światło i dzień, noc, wodę i lądy, roślinność, gwiazdy, słońce i księżyc, zwierzęta. Ale w 26 wersecie tego samego rozdziału zaczyna się robić bardzo ciekawie. I brzmi on w ten sposób. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Kiedyś jak czytałem ten fragment, zwróciło moją uwagę taki niuans, który można łatwo przeoczyć. Tam jest napisane, uczyńmy na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Kim jesteśmy, kim w tym wersecie jest my? Kim jest ta mnogość? Jaki jest ich obraz? Co znaczy, że to jest ich obraz? Co znaczy, że to jest ich podobieństwo? Słuchajcie, dla mnie odkryciem w tym wersecie było to, że nasz Bóg sam w sobie jest wspólnotą. To jest coś, co tak naprawdę, jeżeli potem czytamy, że mamy być stworzeni na ich podobieństwo, na ich obraz, to tak naprawdę znaczy, że my, i konkluzja jest tylko jedna, my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, a jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Dlatego, że nas sam w sobie Bóg jest wspólnotą. To jest koncepcja, która nazywa się Trójca Święta i nie chcę was dzisiaj zgubić, dlatego, że można mnóstwo pism i książek na temat tego przeczytać, ale Trójca Święta to jest mnogi Bóg, który ma trzy osoby. Jest Bóg Ojciec, Bóg Jezus, Bóg Duch Święty, która jest mnoga, jeżeli chodzi o liczbę osób, ale jest jedna, jeżeli chodzi o naturę, o charakter i o doskonałą jedność między nimi. Wiecie, i to mi pokazuje piękno, i to mi pokazuje naszą tożsamość, kim my jesteśmy jako ludzie. I wiecie, i tak akurat się składa, że dzisiejsze kazanie jest o Kościele dla miasta. Ale dzisiaj się skupię na tym, czym jest Kościół. Dlatego, że Kościół to słowo, które używamy od setek lat, tłumaczy się między innymi na wspólnotę. Kościół to wspólnota. Wspólnota to forma, Kościół to wspólnota. Wspólnota, jedną z formy wspólnot jest Kościół. I my, jako ludzie, jesteśmy powołani do bycia częścią wspólnoty. Dlatego, że jeżeli jakikolwiek program sobie włączymy, czy to... ja macham, ja się ekscytuję. Ja muszę znaleźć jakiś inny trik. Ogonem. Tego nie będzie widać. Nie będzie ten. Słuchajcie, jakikolwiek program włączymy w telewizji, czy to Świat Zwierząt na jedynce, bądź dwójce, czy to kolarstwo, gdzie oni muszą współpracować ze sobą, żeby ten, który ma finiszować, żeby miał szansę oszczędzać energię, a potem mieć świetną końcówkę, czy Discovery Channel, na którym, piosenka Seal jest zjedzony w reklamie, ale puenta z całej tej historii jest taka, że osobnik, który był oddzielony, jest bardziej narażony na trudności, na wyzwania. Jeżeli jakikolwiek program włączymy w telewizji, mówi nam, że lepiej jest być razem, że mówiąc kolokwialnie, w kupie jest siła, to coś w tym jest. Jeżeli Słowo Boże, które uznajemy za podstawę wszelkiej prawdy, które jest objawionym Słowem Boga, które wskazuje na Niego, które pozwala nam znaleźć Boga, jeżeli pierwszy werset mówi o tym, że jesteśmy stworzeni przez Boga, a zaraz potem, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz, a On sam w sobie jest wspólnotą, to chyba coś jest na rzeczy. To konkluzja jest tylko jedna, my jesteśmy powołani do wspólnoty. Dlatego, że w naszym życiu, w tym oceanie naszego życia, różne rzeczy nas czyhają. Czasem są to wyzwania, czasem są to naprawdę bardzo trudne wyzwania. A czasem jest to po prostu potrzeba tego, żeby być i przeżyć życie z innym człowiekiem. To może być coś bardzo trudnego, ale na każdej sferze, na każdej płaszczyźnie my jesteśmy powołani, stworzeni, zostaliśmy zaprojektowani, aby żyć w relacjach i aby żyć we wspólnocie. Dlatego, że żaden z nas, my nie jesteśmy tylko pojedynczymi, autonomicznymi bytami, które żyją niezależnie od siebie w jakiejś odległości pobliskiej.
My jesteśmy skazani w życiu na interakcje, czy chcemy, czy nie. Każdy z nas rodzi się w jakiejś rodzinie, każdy z nas ma jakichś znajomych, każdy z nas pracuje w jakimś kontekście, tam gdzie są ludzie, każdy z nas żyje w jakiejś lokalnej społeczności. My jesteśmy stworzeni do relacji. Wiecie, i to jest pierwsza puenta z tego kazania, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być samymi. Dlatego, że jeżeli będziemy w życiu chcieli na siłę, bo naprawdę trzeba próbować żyć na siłę, żeby być samemu, to jesteśmy tylko narażeni na niebezpieczeństwa i sami prosimy się o kłopoty. Dlaczego na siłę? Czasami wydaje się, że łatwiej jest być samemu, nie musieć się troszczyć o nikogo i nie musieć być odpowiedzialny za nic. Ale tak naprawdę w życiu zdarzają się takie sytuacje, że chcąc, nie chcąc, potrzebujemy innych. A kiedy celowo decydujemy się, żeby żyć i uczestniczyć w wspólnocie, żeby być dla ludzi i wśród ludzi, to my uczymy się interakcji i tak naprawdę życie z ludźmi zdaje się łatwiejsze. Bo kiedy jesteśmy samotnikami, to mamy naprawdę problem. Bo w życiu może się zdarzyć taki rekin, który, kiedy nas zostanie samych, wniesie tylko i wyłącznie spustoszenie do naszego życia. Także jako stworzenia Boże jesteśmy stworzeni do relacji. I łatwo jest to udowodnić, dlatego że trochę dalej możemy czytać o tym, jak Bóg stworzył człowieka, jak umieścił go w ogrodzie Eden. I wszystko byłoby doskonale. Adam miał dostęp do organicznej żywności, organiczny cukier. Pogoda była tak idealna i temperatura była tak idealna, że w zasadzie ludzie nie potrzebowali ubrań. Nie było chorób. Nie było nic, co nam doskwiera. Wszystko było idealne. Stąd nazwa raj, ogród Eden. Ale Pan Bóg powiedział, hola, hola, jedna rzecz jest nie tak. I możemy o tym przeczytać w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej, w 18 wersecie. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. I teraz wszyscy faceci się cieszą. Tak, ty jesteś moją pomocą, to masz mnie słuchać. Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy, że Pan Bóg zobaczył, że jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz, to niedobrze jest nam być samym. Owszem, tam były zwierzęta, tam było wszystko doskonałe. Słuchajcie, to nie jest sytuacja Robinsona Crusoe. Adam nie był w ogrodzie Eden Robinsonem Crusoe, w którym musiał walczyć o przetrwanie, wszystko sobie wybudować. Adam miał tam wszystko. Dosłownie wszystko. Co więcej, miał doskonałą relację z Bogiem. Ta bliskość, która... Wtedy jeszcze nie było grzechu. Więc ponieważ nie było grzechu, nie było oddzielenia od Boga. Więc ta bliskość była wręcz doskonała. Założę się, że ponieważ ta bliskość była, to oni rozmawiali ze sobą, to oni mieli tą formę relacji, którą my znamy z interakcji z innymi ludźmi. Taką wręcz fizyczną, wręcz werbalną, kiedy mogli ze sobą rozmawiać. Pan Bóg powiedział do Adama, to ty najeźdź zwierzęta. To jest niesamowite. Potem się pewne rzeczy pokićkały i to zostało zniszczone przez grzech. Ale wtedy, w tamtym kontekście Adam miał wszystko, a mimo wszystko Bóg stwierdził, coś jest nie tak, dlatego że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Więc już od początku Boże Słowo mówi, że niedobrze jest nam być samymi. Wiecie, i to ma dokładnie takie samo przełożenie na Kościół. Dlatego, że jeżeli konkluzja jest taka, że my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to mamy być we wspólnocie. Ale po co? Co jest celem człowieka? To jest takie bardzo filozoficzne pytanie. Co jest celem człowieka? Celem może być, żeby się dorobić. Celem może być, żeby założyć rodzinę, żeby wychować dzieci. Celem może być poświęcenie życia swojego jakiejś szczytnej sprawie. Czemuś, co ma niesamowitą wartość. Nie wiem. Uczestniczenie w kampaniach, które organizuje Greenpeace dla zachowania naszej fauny i flory. Czy też uczestniczenie w kampanii A21, która zajmuje się handlem ludzi, a w zasadzie przeciwdziałaniu handlu ludźmi. To są wszystko szczytne rzeczy. Ale kiedy spojrzymy do Słowa Bożego, to tak naprawdę tam odkryjemy ten ostateczny i doskonały, jedyny, prawdziwy cel dla człowieka. On jest znowu pierwsza Księga Mojżeszowa. Pamiętacie? Początek ustanawia kontekst. Biblia mówi, tam Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz.
To jest celem człowieka. Abyśmy byli obrazem Pana Boga. Dlatego, że to jest cel, który sprawi, że w naszym życiu odczujemy satysfakcję i odnajdziemy spełnienie. Kiedy nasze życie będzie wskazywać na Niego. Bo zostaliśmy przez Niego zaprojektowani, przez Niego stworzeni i dla Niego. Ale tu jest jeszcze jeden taki niuans, który można łatwo przeoczyć. Ale jeżeli jesteśmy stworzeni przez Boga, który sam w sobie jest wspólnotą, to znaczy, że my też musimy być w wspólnocie. Wiecie, i wrócimy teraz do tego fragmentu, który czytaliśmy w Piotra. Tam jest, ja sobie otworzę zakładkę. Tam zostaliśmy porównani do kamienia. Ja nie wiem, kto z was kiedykolwiek ekscytował się kamieniami. Ja wiem, że moja Tosia na pewno zbierała wszystkie kamienie. W kurteczce zawsze miała wszystkie szare kamienie i wszystkie były piękne i wszystkie były wartościowe. To minęło, dlatego że teraz nauczyła się, że są rzeczy cenniejsze niż tego kamienie, ale jak kamienie nie były w jej buzi, to zawsze były w jakichś kieszeniach i potem się to wszystko wyrzucało, były w butach, były w moich butach. Kolekcjoner kamieni. Ale chyba wszystkie dzieciaki to przechodzą. Ale nikt z nas nie zatrzymuje się nad szarym kamieniem i mówi, popatrz, ktoś przechodzi, popatrz, ale co? No kamień. Wiecie, to trochę by było dziwne, ale mimo wszystko jesteśmy porównani do kamienia. Tam jest jeden niuans znowu, do żywego kamienia. Jesteśmy żywymi kamieniami. Pismo Święte nazywa nas żywymi kamieniami. Wiecie, kamień niby to nie jest sam w sobie nic. Zwykły kamień. Ale ten kamień, ten żywy kamień, każdy z nas, jeżeli tak zostaliśmy porównani do Słowa Bożego, w Słowie Bożym, ma cel. Dlatego, że nasz Bóg jest budowniczym. I On buduje swoje królestwo. I On buduje swój Kościół. I wiecie, co jest piękne? Że możesz czuć się jak kamień w swoim życiu. Ja poproszę zespół na scenę. Że możesz czuć się jak kamień w swoim życiu. Że możesz czuć się zwykły, ale przychodzi Bóg, przychodzi Ten, który jest nazwany w 1 Piotra żywym kamieniem przez duże ży i przez duże k, Ten, który jest życiem, Syn Jezus Chrystus. I sprawia, że Ty też stajesz się żywym kamieniem. Z kogoś zwykłego możesz stać się tym, który odzwierciedla niesamowitą chwałę Boga. Ale jest jedna rzecz, aby to się stało, musisz być we wspólnocie. Wiecie, ja kocham Kościół, bo Kościół, celem Kościoła jest odzwierciedlać chwałę Boga i wskazywać na Boga. Jeżeli naszym celem jest dokładnie to samo, to powiem wam jedną rzecz. Nie jesteśmy w stanie tego celu, który sprawi i da nam doskonałą satysfakcję, osiągnąć sami. I to jest to, na czym chciałbym się skupić i dzisiaj zostawić was z tą myślą. Jeżeli mówimy o Kościele, to mówimy o każdym z nas, który jest powołany do relacji. Tak jak nasz Stwórca sam w sobie jest relacją, sam w sobie jest wspólnotą. Jeżeli zostaliśmy stworzeni dla konkretnego celu, aby odzwierciedlać niesamowitą chwałę i majestat Boga, Jego potęgę, Jego miłość, Jego łaskę, to nie osiągniemy tego sami. Więc potocznie moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego kamienie, dlaczego nie inne, dlaczego nie gepardy, dlaczego nie diamenty, dlaczego materiał budowlany. Ano dlatego, że Pan Bóg jest niesamowity, że nasz Bóg, nasz niesamowity Bóg, Stwórca i cały czas Stwórca z kamieni robi niesamowite rzeczy. Pamiętacie? Biblia mówi, że wszyscy powstaliśmy z prochu. Z prochu. A jakże każdy z nas jest niesamowitą osobą i indywidualnością. Każdy z nas jest inny. Biblia nazywa nas doskonałym stworzeniem, a powstaliśmy z prochu. To wyobraźcie sobie, co Bóg może uczynić z kamieni. Wyobraźcie sobie tą nowotestamentową budowlę, tą świątynię, o której mówił Chrystus. Świątynię, której bramy piekieł, czyli innymi słowy, żadna moc naturalna ani ponadnaturalna nie przemoże. Budowlę złożoną z ludzi, tak zwykłych jak ja, tak zwykłych jak ty. Ale mocą Chrystusa Jezusa, który jest nazwany żywym kamieniem, tym jedynym żywym kamieniem, stajemy się żywymi kamieniami. I nie wiem jak wy, jak patrzę na was, to widzę tu niesamowitą kolekcję wspaniałych kamieni. I widzę to, co widzi w was Bóg. Nie wszystko, bo Bóg widzi daleko więcej. Ale widzę
że z każdą osobą, która nawraca się do Chrystusa, która nawraca się do Boga, Bóg czyni i buduje coś nowego. Że każdy z nas tutaj, każdy z nas, który jest jeszcze na zewnątrz, który nawet jeszcze w tym miejscu nie był, a kiedyś będzie z nami albo będzie w innym kościele, jak każda z tych osób staje się integralną częścią budowli, którą buduje Bóg. I podczas tej serii będziemy się uczyć nie tylko tego, że jesteśmy stworzeni do wspólnoty i że powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa być wspólnotą, ale już na kolejnym kazaniu dowiemy się, co to znaczy być kościołem, do którego przyznaje się On. On nas nazywa swoją oblubienicą, On nas nazywa swoim imieniem. My nie jesteśmy tylko suchą budowlą, nie jesteśmy tylko żywymi kamieniami. Mamy cel jako Kościół. I stąd ta seria. Ale myślę, że bardzo kluczowe jest zrozumieć, że wszystko zaczyna się od nas. Od tego, że kiedy spotykamy się z Chrystusem, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy oddajemy swoje życie, to jesteśmy uwolnieni od grzechów, kiedy wyznajemy swoje grzechy, ale my też musimy się uwolnić do tego, żeby stać się częścią wspólnoty, o której mówi Chrystus, do wspólnoty, która jest Kościołem. Wiecie, i to jest coś, co nas odróżnia od innych wspólnot. Dlaczego jesteśmy inną wspólnotą? Dlaczego jesteśmy inną świątynią? Dlaczego jesteśmy inną wspólnotą niż na przykład Towarzystwo Miłośników Kawy? Jest mnóstwo wspólnot, jest mnóstwo stowarzyszeń na tym świecie. Odróżnia nas Chrystus. Odróżnia nas osoba, która jest w centrum tej wspólnoty. I brzmi to może jak banał, ale powiem wam kilka rzeczy. Wiecie, jaka jest najdoskonalsza i najbardziej pełna definicja łaski? Chrystus. Definicja miłości? Chrystus. Definicja zdrowia? Chrystus. Definicja wolności? Chrystus. I możemy tak wymieniać. Dlatego, że w tym wszystkim jest Chrystus. I to nas odróżnia. Bo Biblia to nie jest tylko nasz kodeks. To nie jest statut stowarzyszenia. To nie są spisane myśli kogoś, bardzo mądrego chociażby, dlatego że Biblia to jest Boże Słowo o żywej osobie. To jest Słowo, które wskazuje na żywą osobę, na naszego niesamowitego Boga, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby ten się stał definicją miłości, definicją wolności, definicją zdrowia, zaspokojeniem każdej potrzeby. W takiego Boga wierzymy. Dlatego, jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu i jeszcze nie poznałeś tego, o którym dzisiaj tu mówimy, tego, który jest centrum Kościoła, Chrystusa Jezusa, tego, który buduje Kościół, to chciałbym spędzić teraz kilka chwil, aby dać Ci szansę, aby Go poznać. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Biblia mówi o tym, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. I to jest jedyna rzecz w zasadzie, którą musisz wiedzieć. Musisz zapragnąć. Musisz powiedzieć, tak chcę. A wierny jest Bóg. A wierny jest, dlatego że On przyjdzie i On zrobi w twoim życiu niesamowite rzeczy. I On jest tutaj w tym miejscu. Jeżeli jesteś taką osobą, która chciałaby doświadczyć i tak jak Biblia mówi, skosztować. Biblia mówi, skosztuj, zobacz, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Pan. Że jesteś taką osobą. Ja chciałbym się z Tobą pomodlić, kiedy mamy skłonione głowy. Ja bym bardzo prosił, abyśmy wszyscy stworzyli taką intymną atmosferę i skłonili swoje głowy. Że jesteś taką osobą, która chciałaby dzisiaj powiedzieć, tak, Panie, ja chciałbym poznać, czym jest prawdziwa miłość, a słyszałem, że Ty jesteś definicją. Ja chciałbym zakosztować tej wolności. Ja chciałbym spróbować żyć tym prawdziwym celem, dla którego Ty mnie stworzyłeś. Ja chciałbym odkryć, dlaczego i co to znaczy być kochanym przez Ciebie. Jeżeli jesteś taką osobą, chciałbym, żebyś tylko na chwilę, choćby na chwilę podniósł rękę, dlatego że chciałbym się z Tobą pomodlić.